Sztosy. Efekt sieci Słuchacie Efektu Sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Jak pokazują najnowsze badania, z internetu korzysta już prawie 90% Polaków, z czego no, dobre 3 czwarte codziennie. Można więc powiedzieć, że ten świat cyfrowy stał się takim naszym codziennym światem aktywności, a więc i w tym świecie cyfrowym wchodzimy w różne role. Trochę czasem oszukujemy, trochę jesteśmy inni dla różnych odbiorców naszych komunikatów. No i właśnie o tym, jak konstruujemy siebie w sieci, w jakie role wchodzimy i jak te role odgrywamy właśnie w przestrzeni cyfrowej, porozmawiam dzisiaj z naszą znakomitą ekspertką, dr Agnieszką Rychwalską z Instytutu Studiów Społecznych imienia profesora Zająca na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć, Agnieszko. Cześć, dzień dobry wszystkim. Pretekstem do naszej rozmowy jest Twój projekt naukowy, który właśnie rozpoczęłaś, a właściwie no, jesteś już na, na, na dobrym początku. E, projekt o tożsamości społecznej w erze cyfrowej, o tym jak ta dynamika przebiega. Ale zanim może o samym projekcie, to zadam takie pytanie na początek: czy my kłamiemy w internecie tak samo jak poza? Czy mamy tę samą gotowość do tego, żeby wszystkie dookoła oszukiwać? Ja myślę, trochę zależy od tego, jak definiujemy to kłamstwo, bo y, kiedyś na początku mediów społecznościowych był taki pomysł, że żeby mieć taką spójną tożsamość, powinniśmy mieć tylko jedną. A wszystko inne to jest tak naprawdę kłamstwo. Ale tak naprawdę w świecie poza cyfrowym to nigdy tak nie było. I w naukach społecznych jest to szczególnie istotne i szczególnie szeroko przebadane. Tak? Że zawsze mamy te swoje postacie, które odgrywamy w różnych środowiskach, i to nie jest wcale kłamstwo. I myślę, że ludzie bardzo starają się. Tak, wykorzystywać, czy tak korzystać z tych różnych narzędzi cyfrowych, żeby być w stanie podobnie się zachowywać online, jak offline. Ale oczywiście to czasami lepiej bądź gorzej wychodzi. Floridy chyba y, zrezygnował z tego rozróżnienia na online i offline. On mówi o on-life, czyli takim właśnie życiu, które no, dla 90% Polaków toczy się też w sieci. Ale czy jakoś zmieniły y, te technologiczne możliwości nasze bycie z innymi w związku z tym, czy to, że możemy w tych rolach być równolegle w 15, jeszcze w trzech krajach na świecie i i rano i w nocy i online i offline czy to jakoś zmienia nasze bycie w świecie jako jednostki jesteś psychologką więc mm -hmm. pewnie to jest dla ciebie mm -hmm. też kluczowym elementem zainteresowań badawczych tak. Jakby moim pierwszym pytaniem, które chciałam przebadać w tym projekcie i w poprzednich, było w ogóle zastanowienie się nad tym, czy te media zmieniły nas jako ludzi, nasze potrzeby, nasze potrzeby autoprezentacji, budowania relacji z innymi osobami. I chciałam się zastanowić też nad tym, jak to się zmieniło pokoleniowo. Bo są jeszcze wśród jakby my i osoby starsze, wychowywały się w mniejszym, czy może innym internecie, bądź w ogóle bez niego. I pytanie, czy te nowe pokolenia młodsze w ogóle zmieniły swoje zachowanie. I rzeczywiście tak są badania, które wskazują na to, że trochę inaczej się zachowują osoby z pokolenia Z, które jakby wychowywały się od samego początku na mediach społecznościowych, gdzie... Digital natives, tak? Tak. To jest może nie do końca dobre, bo trochę się odchodzi z tego podziału, tak? Ale to są osoby, które, dla których ta przestrzeń to jest miejsce, żeby tam po prostu być. To nie jest narzędzie do wykorzystywania w jakimś celu, tylko miejsce, żeby tam być. I to są osoby, które bardzo sprawnie potrafią te swoje różne role, tu odgrywają w różnych społecznościach, czy dla różnych osób, Przełączają się pomiędzy nimi w bardzo płynny sposób. To jest dużo większy problem dla osób starszych, które nie mają takich doświadczeń z młodości, szczególnie z tego okresu, kiedy budowały swoją tożsamość. Tak bo wiemy z psychologii, że ten wiek nastoletni to jest ten moment, kiedy my testujemy, kim jesteśmy, i to jest właśnie ten wiek, kiedy te nowe technologie mogły wpłynąć na, na praktyki, które te osoby później będą pokazywały w dorosłym życiu. Więc na pewno to jest bardzo ciekawe, że tu się zmieniło i to w ogóle nasze te, te media społecznościowe i ogólnie świat cyfrowy zmusza nas do tego, żeby dużo szybciej przełączać się pomiędzy różnymi rolami, w szczególności kiedy odpowiadamy na osoby, których nie znamy, które wchodzą w naszą tak zwaną publikę, tego, co prezentujemy. Te osoby mogą być z kręgu naszych znajomych, ale mogą być to również zupełnie osoby obce. To się rzadziej zdarza w świecie tym takim fizycznym, mhm. gdzie jakby jak już jesteśmy w jakiejś przestrzeni fizycznej z różnymi osobami, no to nam, jesteśmy w stanie świetnie ocenić, kto, z kim rozmawiamy, kto nas ogląda i dopasować swoją autoprezentację do tego. W tym świecie cyfrowym to jest trochę ukryte i rzeczywiście z tego mogą też wynikać różne problemy, czyli nasze takie negatywne reakcje, bo nagle usłyszeliśmy jakiś negatywny komentarz naszego zachowania, no bo jakiś troll po prostu przyszedł i coś tam napisał, czy powiedział, wyświetlił, co nas wzburza, tak? powoduje reakcję emocjonalną, bo nie jest to coś, czegośmy się spodziewali w tym konkretnym kontekście społecznym. To na przykład może prowadzić do takiego zaogniania się debaty, do tych tak zwanych flame wars, tak? czyli takich wojen, które, które z kolei globalnie można przypuszczać prowadzą też do polaryzacji chociażby. Bardzo poważne rzeczy tam się dzieją, ale mówimy o tym jako o, o takim, wiesz, wielkim wyzwaniu, które stoi przed nami jako użytkownikami. A czy są jakieś takie przestrzenie aksamitne, pluszowe, gdzie, gdzie, gdzie dzięki technologiom jest nam po prostu łatwiej, a nie tylko zderzamy się z kolejnymi wyzwaniami, które stawiają przed nami, na przykład te wymogi zarządzania wielopoziomową tożsamością. Czy mm -hmm. nie, nie jest też tak, że gdzieś tam dzięki e, światowi cyfrowemu, na przykład osoby nieśmiałe mogą łatwiej znaleźć nisze dla siebie, albo e, może są jakieś inne benefity płynące też z tego te, Odium Zła, o którym mówimy? Ja nie nazywałam tego Odium Zła, ale jest pewna ewolucja w ogóle tych e, technologii cyfrowych związanych z taką interakcją społeczną. I e, mi się tu przypomina bardzo szybko książka Edwarda Snowdena, który mówił e, o, o swoim młodości jak on, jako młody, taki początkujący samouczek informatyki był w stanie w różnych przestrzeniach społecznych, na różnych tam kanałach, różnych czatach, forach się prezentować jako bardzo różne osoby i jeśli mu coś nie wyszło, jeśli ta jego testowanie tożsamości, by okazało się, że spotkała się z negatywnymi komentarzami, natychmiast mógł odrzucić tą tożsamość, rozpocząć nową. I to był taki fajny... I siebie zabezpieczyć tak, trochę, tak? W I to sposób. myślę, że to się też prezentuje w różnych takich społecznościach, tak jak DeviantArt, gdzie ludzie standardowo funkcjonują pod pseudonimami. Więc to im pozwala budować swoją tożsamość, ale tą autoprezentację, ale też jakby zbijać reputację. W taki bezpieczny sposób. Mhm. Natomiast w tych przestrzeniach, gdzie jednak jesteśmy bardzo łatwo identyfikowalni, to, to tutaj jest więcej problemów, tak? Więc ja myślę, że takie koegzystencja takich przestrzeni, gdzie chcemy mieć tą identyfikację, bo chcemy, ona nie też się opiera, dużo procesów opartych na zaufaniu, razem z tymi przestrzeniami, gdzie możemy eksperymentować, gdzie możemy być pod pseudonimem, jest takim pewnie optymalnym rozwiązaniem. No i tu fajnym przykładem jest też Wikipedia, oczywiście, gdzie ta pseudonimowość, jakby mimo tego, że są osoby pseudonimowe, jednak budują reputację i swoje możliwości i są w stanie razem coś stworzyć. Wracając do projektu, który jest pretekstem do naszej rozmowy, badasz, właściwie będziesz badała, ale już zaczęłaś badać dynamiczną autoprezentację dla ulotnej publiki, taki jest tytuł, i jej wpływ na debatę publiczną. Co zamierzasz badać, czy jak będziesz przyglądała się tym rolom, w którym wchodzimy? No bo mamy, tak jak powiedziałaś, mamy bezpieczne przestrzenie, te, w których możemy testować, te, w których możemy być wyklęci, ale też te, które są dla nas oczywistymi rolami, w które wchodzimy, bo są to role z takiego życia no, offline tak naprawdę. Jak zamierzasz zbadać to, jak, jak te role zmieniamy, czy też jak w nie wchodzimy? Przede wszystkim zamierzam zbierać sporo danych z różnych właśnie przestrzeni społecznych. Tak? Tutaj moimi celami jest Facebook, Twitter i Reddit. To są platformy, które różnią się tym, jak bardzo właśnie między innymi jesteśmy identyfikowalni i jak bardzo one polegają na takim bardzo ścisłym, tak zwanym grafie społecznym, tak? czy na naszych znajomościach. Facebook jest tą, tym, tą platformą, gdzie jesteśmy zazwyczaj jednak pod imieniem, nazwiskiem albo jakimś, jakąś nazwą, którą, którą rozpoznają nasi, nasi znajomi. Yy, I tam porównanie tego, co ludzie pod własnym nazwiskiem, jak się zachowują z tym, jak zachowują się w innych przestrzeniach, jest, jest bardzo ciekawe. Twitter jest taką platformą, która z jednej strony absolutnie pozwala na to, żeby mieć też wiele kont i wiele tożsamości, ale jednak ma pewne, jest tam pewna tendencja, żeby osoby, w szczególności publiczne, bądź takie, które pracują w sferze publicznej, chociażby dziennikarze, e, mieli jednak przynajmniej jedno konto, pod którym są rozpoznawalni. Mhm. E, a Reddit z kolei jest taką platformą, która wręcz zachęca do tak zwanych tych throwaway accounts, czyli takich kont, które tworzymy na dosłownie jednego posta, po czym je wyrzucamy, tak? czyli do takiego eksperymentowania ze swoją tożsamością, ale też ma takie przestrzenie, gdzie ludzie jednak funkcjonują, różne społeczności tematyczne, gdzie funkcjonują pod swoim pseudonimem w sposób taki ciągły. Więc w tych przestrzeniach chciałabym porównać, jak ludzie wchodzą w interakcje z innymi osobami, w szczególności jak reagują na komentarze, które idą od tych osób, które są tam w tej społecznościach, w tych ich kręgach, versus jak przychodzą osoby z zewnątrz, pojawia się coś nowego, co jakby wytrąca taką, taką osobę prezentującą się z tej swojej roli. Tak? Chcę zobaczyć, czy takie komentarze, czy po prostu jakikolwiek wkład spoza przewidywalnej publiki zmienia to, jak osoby się zachowują. I w szczególności chciałam właśnie sprawdzić, na ile dynamicznie taki, taka osoba jest w stanie się dopasować do tego, jaka jest publika, do tej swojej percepcji publiki. Ale tu jest zaszczyte takie założenie. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, że na tych rozmaitych portalach społecznościowych jesteśmy prawdziwi, autentyczni do pewnego stopnia, że wchodzimy w tę interakcję jako my. W jakimś sensie w tej roli, którą, którą, którą odgrywamy na Facebooku, mówi, że jesteśmy identyfikowalni, czyli nie gramy na fejkowym koncie, tylko jesteśmy sobą i jakby sobą przejmujemy też te e, interakcje, które tam są, i występujemy jak, jako my. Czy to jest takie założenie, które jest potrzebne w takich badaniach, żeby one mia były miarodajne? No bo pewnie jest też grupa troli, którzy nigdzie nie są, wiesz, sobą i, i nie realizują w ogóle siebie, tylko bawią się w przestrzeni cyfrowej. To też pewnie jakoś tam rzutuje na takie, na takie badania. Tak, na pewno moim celem jest badanie tych osób, które mają pewną jakby stabilność tego swojego, tej swojej persony, można powiedzieć. Czyli takie osoby, które są zarejestrowane na danej platformie i w jakiś sposób uczestniczyły w, w jakby współtworzeniu zawartości w jakiejś społeczności. Czyli będę tak takim osobom się przyglądać, aczkol jako tym, które się prezentują, które budują tą swoją tożsamość. Natomiast oczywiście chciałabym popatrzeć też, jak one reagują na osoby takie, które potencjalnie są trollami, bądź mm -hmm. jakimiś fałszywymi kontami, które są tylko po to, żeby antagonizować, bądź psuć właśnie dyskusję, czy może bawić się tą dyskusją na dla swoich prywatnych celi. Czyli tak naprawdę jedno i drugie mnie interesuje, ale na pewno, jeśli chodzi o zbadanie tego, jak się ludzie prezentują, no to będę się koncentrować na tych osobach, o których mam jakieś przesłanki, żeby stwierdzić, że to jest... Jakaś jedna z ich ról, które przyjmują, jedna z ich tożsamości. Jak się takie badania przeprowadza? Bo my tak na oko tak użytkownik internetu na oko ocenia, oho, jest dyskusja, jest gorąco. Są komentarze niepochlebne, potem ktoś pisze, że to nie jest miejsce na agresję i wyrażanie na przykład jakichś nie, nieuprzejmych y, y, słów pod adresem innych użytkowników. No ale to jest bardzo niesystematyczna metoda na oko. Mm. Jak socjolog bada to bardziej y, miarodajnie, żeby móc faktycznie powiedzieć, że ta dynamika mm. jest taka albo inna, albo że nasza reakcja jest konsekwentnie jakaś, bo to przecież też mogą być jakieś tam doraźne sytuacje, w których ktoś się denerwował, bo akurat na depresji Zapnęliśmy mu na, na odcisk. No więc tutaj tak naprawdę, w pozorom, takie na oko wcale nie jest złą metodą. My będziemy w projekcie mieć zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. I rzeczywiście jakościowa metoda będzie polegała trochę na takiej ocenie przez sędziów kompetentnych tego, co się dzieje w dynamice danej dyskusji. Tylko to oczywiście może być zrobione na dużo mniejszej próbie. Tak dużo mniej takiej dyskusji możemy przeanalizować, bo po prostu fizycznie to zajmie dużo czasu. Ale daje to taki fajny wgląd tak? w tego, co się dzieje, jaka jest specyfika danej platformy, danej społeczności, co tam możemy uchwycić, natomiast oczywiście żeby zbadać to szerzej i żeby móc rzeczywiście uniknąć takich takich bajasów, które mamy jako, jako nie tylko badacze, ale też jako osoby, które korzystają z tych, z tych platform, będziemy starali się stosować cały spektrum metod ilościowych, tak? No i to jest zbieramy wtedy dane z platform w sposób taki automatyczny i możemy w szczególności będziemy analizować dane tekstowe, tak? Ponieważ dla tych danych istnieje dużo narzędzi, które umożliwiają takie analizy z danymi takimi jak wizualne czyli obrazy czy wideo jest trochę gorzej, tu raczej na tych jakościowych pozostaniemy, natomiast tekstowe dane będziemy analizować za pomocą tak zwanej metodologii natural language processing, czyli takie przetwarzanie języka naturalnego, gdzie są po prostu automatyczne metody, techniki, aby zrozumieć, co tam się dzieje w tej dyskusji. I tu też trochę mam nadzieję innowacji wprowadzić, czy trochę rozwijać własne metody, które uchwycą właśnie specyfikę autoprezentacji, a nie tylko po prostu wypowiedzi. Do tej pory te standardowe metody używają takich, takich technik, jak analiza sentymentu, czyli tego zobaczenie, jakie są emocje w dyskusji, ale również może być analiza złożoności wypowiedzi, czy jednoznaczności wypowiedzi. Tego typu rzeczy możemy wychwycić w sposób automatyczny za pomocą po prostu przepuszczenia tych tekstów przez odpowiednie algorytmy. I dzięki temu możemy na przykład zobaczyć, czy osoba, która prezentuje się pod pseudonimem, inaczej może się wypowiadać niż jak taka osoba, która prezentuje, się pod swoim imieniem nazwiskiem. Były takie ciekawe badania, które chciałabym zreplikować, między innymi, że gdy osoby komentują artykuły w prasie, czyli takich tradycyjnych, powiedzmy, mediach, na stronach tej prasy, tego wydawcy, inaczej o tym piszą, bo mogą być pseudonimowi, niż te, same, niż te osoby, które komentują te same artykuły na Facebooku, gdzie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem. I to jest na przykład ciekawa rzecz, którą można sprawdzić w sposób automatyczny, Mhm. Analizując takie wypowiedzi. Czy to jest złożona wypowiedź, jak długie są te wypowiedzi, jak skomplikowane zdania są stosowane, jak złożone słownictwo jest stosowane w takich wypowiedziach, w jednym bądź drugim kontekście. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak robię wielkie oczy, słucham tego, co mówisz i od razu w głowie przetwarzam strony, na których widziałam niepochlebne komentarze yy, i zastanawiam się, yy, czy, czy, czy ci sami gdzieś byli może bardziej wstrzemięźliwi w opiniach. Dlaczego ludzie, czy to są jakieś różne role, że wobec wydawcy mają, mają inną rolę? Czy to chodzi o tę anonimowość, czy o, o właśnie o tę różnorodność ról, w które wchodzimy, o których zaczęłyśmy na początku? I tak naprawdę jest zawsze taka rola, którą można, taki powiedzmy, mówię, taki naj, najmniejszy wspólny mianownik, gdzie mamy tak zwaną swoją osobę publiczną. Taka osoba publiczna, która jest zidentyfikowana, która, która jakby która może odebrać krytykę od publiki, to jest taka, w której jesteśmy najbardziej ostrożni. E, czyli staramy się ten nasz taki image zewnętrzny utrzymywać. E, natomiast jeśli nie mamy tej presji, tak, no to możemy stworzyć taką trochę mniej publiczną rolę, w której to też jest pewne spektrum, tak, jak bardzo jesteśmy ostrożni versus nie, gdzie możemy trochę być bardziej swobodni. E, I tutaj tu się Stawia jednak, że taka jest hipoteza, że to właśnie anonimowość, czy raczej pseudonimowość versus ta identyfikacja będzie miała wpływ. Ale on niekoniecznie jest pozytywny. Tak rzeczywiście w tych badaniach wykryto, że osoby w tych komentarzach, które są pseudonimowe na stronach wydawcy, było więcej inwektyw i ogólnie negatywnego języka. Natomiast z drugiej strony one było, było też więcej deliberacji. Mhm. Czyli osoby nie czuły się jakby pod presją swoich znajomych, którzy mogą przeczytać czy dostać nasz komentarz. Facebookowy zobaczyć, i mogą trochę jakby wyjść poza ten sztampowe swoje myślenie w, i porozmawiać, podyskutować z tymi innymi osobami, nie obawiając się no, presji społecznej swojego kręgu, w to, o którym wiedzą, jakie ma opinie, prawda? I po jakiej stronie na przykład debaty stoją. Więc tu mogą troszkę poeksperymentować i szerzej podyskutować. To jest ciekawy problem, tak? Bo on z jednej strony pokazuje plusy i minusy pewnego rozwiązania, ale też jakby może być jakąś tam wskazówką, żeby tak rozwijać te platformy ich funkcjonalności, żeby z jednej strony wspomagać. Tą deliberację, ale starając się ograniczyć te negatywne efekty. A jakie są inne role? Bo to jest taka rola, powiedzmy, jestem otwarty, bo ostracyzm mi nie grozi i tutaj nikt mnie nie widzi, bo jestem anonimowy, i ta. w związku z tym powiem, co myślę i zobaczymy, jak to zagra. A o jakich innych rolach myślisz, mówiąc o tej dynamice? Czy my wchodzimy w jakieś role wobec innych odbiorców również na tych forach, czy innych odbiorców, czyli. Czytelników, do których adresujemy, na przykład, nie wiem, wydawców, do których adresujemy nasze komentarze, inne są role rodzinne. Jakiego to są typu role? Bo w takim świecie analogowym hmm. spotykamy się z różnymi ludźmi, no i właśnie to, że się z nimi spotykamy, wpływa na to, że dla babci mogę być inna, dla pana profesora pewnie zachowuje się trochę inaczej, w sklepie jestem jeszcze innym podmiotem, czy tak. też uczestnikiem tych interakcji i widzę to. A czy ta anonimowość sieci, jakby, jakie to role można inne przyjmować, poza tym, co powiedziałaś, czyli anonimowy? podpisany nazwiskiem. Tak. Ja myślę, że pomijając cały spektrum, to jest pomiędzy, ale rzeczywiście ta nasza pseudonimowość w szczególności, no jak jesteśmy pod imieniem nazwiskiem, to jesteśmy w tej jednej pojedynczej roli publicznej, takim najbardziej publicznym wizerunku, chyba, że jesteśmy w kręgu znajomych. Na przykład jest taki trend teraz na Instagramie, który jest zresztą wspierany przez platformę w tej chwili, tworzenia tak zwanych Finsta, czyli fake Insta. Zwracam uwagę na to słowo fake na początku, to jest dla mnie ciekawe, które wyszło jakby z takiej praktyk młodych ludzi, którzy byli przyzwyczajeni już do tego od młodości, że powinni mieć konto na Instagramie, do którego będą mieli dostęp rodzice, nauczyciele, babcie, właśnie ciocie, wszyscy tak naprawdę. I ono było takim wyidealizowanym wizerunkiem, ale brakowało im interakcji, dzielenia się takim codziennym życiem ze swoim bliskim kręgiem znajomych. No i do tego stworzyli Fake, czyli te fałszywe teoretycznie konta, gdzie tak naprawdę mogą być naprawdę sobą wśród swoich znajomych. ale w... Dokładnie odwrotnie niż tak jest. Tak, tak. Na, tak jakbym powiedziała, nazwałam to odwrotnie, ale e, tak to powstało, czyli jakby dla tych młodych ludzi to, co ten wizualizowany wizerunek jest tak naprawdę prawdziwy, co jest też ciekawą zmianą percepcji. Ale e, tak naprawdę te osoby też mogą mieć ileś tych kont, tak? Jakby będą różne kręgi znajomych i one będą trochę odzwierciedlały to, o czym co powiedziałaś w tym życiu niecyfrowym, tak? Że e, tworzymy sobie przestrzenie, w których mamy przewidywalną publikę, tak? I to jesteśmy dla tej publiki, oni wiedzą, kim my jesteśmy, tak? Niezależnie od tego, czy stosujemy jakiegoś nika, czy stosujemy imię, czy stosujemy nazwisko. Ale to będą przestrzenie z różnymi, z różnymi publikami, które jesteśmy w stanie rozdzielić. Na przykład nasi znajomi, z którymi chodzimy na piwo versus ci, z którymi chodzimy biegać po parku o szóstej, poranku, prawda? To są osoby, z którymi trochę inaczej się zachowujemy też, ale też zauważmy, że różne tematy będziemy poruszać, mm -hmm. tak? W tym sportowym kręgu pewnie o polityce w ogóle nie będziemy dyskutować, dzięki czemu na przykład możemy tworzyć jakieś pomosty pomiędzy osobami, z których nawet nie chcemy wiedzieć, jaką on, frakcję polityczną reprezentują, gdy idą do urn wyborczych, prawda? A możemy z nimi ten most porozumienia znaleźć na zupełnie innym temacie i ta nasza tożsamość w ogóle jakby jest pozbawiona wtedy tych różnych ideologicznych na przykład aspektów, które możemy prezentować gdzie indziej. Więc w ten sposób będziemy rozdzielać, ale to polega na tym, że staramy się takie stworzyć przestrzenie, gdzie przewidujemy, kto jest naszą publiką. A czy to też jakby wpływa zwrotnie na konstruowanie nie tylko tożsamości, ale i swojego wizerunku? Czy jest tak, że my na tych różnych kątach i będziesz się temu przyglądać, bo tego pewnie jeszcze nie wiesz? Jesteśmy inni. Już pomijam zdjęcie, które może być poważne, e, dodawane do maila służbowego albo może być. Mało poważne selfie z rączki wysyłane znajomym jako dowód, że już czekam na nich w jakimś tam miejscu, na przykład umówionym. Ale czy, czy my budujemy wokół tego też jakąś wiesz, formę autoprezentacji, która stoi za taką mną profesjonalną, z konta profesjonalnego, taką mną prywatną? Z konta nieprofesjonalnego. Ostatnio y, moja córka zrobiła mi numer, bo zalogowana byłam na swojego maila jednego z wielu akademickich i zaczęła na YouTube jakieś filmy komentować z takim bardzo profesjonalnym zdjęciem w, w garniturku, takim no. bardzo y, nobliwym. I dostawałam potem powiadomienia na maila, że jakieś inne dziewczynki lubią moje komentarze i to przypomniało mi, że to jednak ona pod Alterego wypisuje, I chociaż sprawdziłam, jakie to filmy były komentowane. Y, bezpieczne, natomiast mm -hmm. no, nie, nie, nie chciałabym chyba tam występować. Takiej roli, ale już to się wydarzyło, więc to się nie odzobaczy. Ale czy my właśnie budujemy siebie inaczej ze względu na te różne role, w które wchodzimy cyfrowo? Tak, z jednej strony budujemy siebie, bo my staramy się dopasować do tej roli, jak wchodzimy, ale oczywiście my reagujemy też na tą, ten feedback z drugiej strony, od strony publiki, od tych komentarzy, o których powiedziałaś, tak? E, one byłyby pewnie zrozumiałe lepiej do Twojej córki, jakby coś dla niej by znaczyło, wbijałyby ją w pewną konkretną rolę. Dla ciebie one są jakby obce. Ale tak jest. Jakby sposób mówienia, sposób interakcji z tymi innymi osobami, ten. ten e, sygnały, które dostajemy z zewnątrz, one nas też jakby generują w nas to wejście w konkretną rolę, tak? Czyli to w tym fizycznym świecie wchodzimy w pewną rolę, często przemieszczając się fizycznie i widząc innych ludzi. Tutaj też zmieniamy trochę tą społeczność, wchodzimy w jakieś konto, w, jakim, w jakąś platformę e, i to nas też już od razu wzbudza w nas jakby tą chęć do prezentowania tej roli, czyli te, jest ta interakcja pomiędzy tym alterem i tym ego, tak? Po to, żeby te role się dopasowywały. Więc, e, więc tutaj to ma duże znaczenie, ale to, to też jest Ciekawe i co mogłaś właśnie zwrócić uwagę, patrząc na tego YouTube'a, to jest to, że te platformy też budują nasze role w swoich systemach. Czyli jeśli masz wiele kont na YouTubie, to tam też będzie co innego, Chyba, tak Czy się to będzie. Boję, że teraz tak jest, jak właśnie mówisz, <laughs> że tak jest, że różne różne nasze ta nasza tożsamość, którą prezentowaliśmy przez to, jak żeśmy się zachowywali, jak komentowaliśmy, co oglądaliśmy, na co dłużej patrzyliśmy, gdzie kliknęliśmy, ona jest też jakby nam podpowiadana przez tą platformę, poprzez ten system rekomendacyjny. Więc to jest trochę takie takie powiedziałabym już teraz trójstronna interakcja. My jako ta, to nasze ego ta nasza publiko jako nasi alterzy i ta taka pośrednicząca rola platformy, która nas wzmacnia w pewnych konkretnych rolach i też pozwala nam też jakoś zróżnicować się, tak? Czyli rzeczywiście, jeśli zachowujemy się na jednym kącie trochę inaczej, a na drugim trochę inaczej, to będziemy, to, 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 to zróżnicowanie będzie rosło poprzez to, że te algorytmy, które prezentują nam zawartość, będą jakby odczytywały naszą tożsamość w pewnym sensie. I jeszcze wzmacniały te podziały tak. i różnorodności. Ile tak. jest nas w takim razie w internecie, a ile jest tych wszystkich zewnętrzności w tym w porównaniu trzyetapowym czy trzyczynnikowym, dwie trzecie zewnętrzności to jest więcej niż my sami. Ciężko jest tak naprawdę to ocenić, bo to też będzie zależało od platformy. Będą takie platformy jak TikTok, gdzie właściwie ten algorytm właściwie tak naprawdę jest bardzo zależny od tego, co żeśmy zrobili na początku. Bardzo szybko nas pokieruje w jakąś stronę. Ale są też te takie starsze platformy, których, które też ze względu na krytykę, która szła ogólnie z, w debacie publicznej, zmieniały te swoje algorytmy. Tak? Czyli na przykład kiedyś było tak, że rzeczywiście YouTube był do tej króliczej nory nas zapędzał bardzo szybko, natomiast po zmianach ten algorytm jest trochę lepszy, w tym sensie, że nie odcina nas od, zupełnie od zawartości, która jakby jest niespójna trochę z naszymi dotychczasowymi zachowaniami. Taka platforma jak Facebook, która do tej pory przynajmniej działała jak um, korzystając głównie z naszego grafu społecznego, czyli wykorzystując zawartość kreowaną przez naszych znajomych, no ona była trochę bardziej um, mniej podatna na te algorytmy, wbrew pozorom, niż teraz, gdzie Facebook proponuje, że coraz więcej będzie tej zawartości wartości Algorytmicznie do, nam przysyłanej z, nie tylko z kręgu naszych znajomych, ale również spoza tego kręgu, tak? Więc jakby tu będzie, wychodzimy na... poza bańki troszkę, tak? tak? jest. Więc to, to może mieć pozytywny efekt, że zobaczymy coś, czego byśmy nie zobaczyli, ale z drugiej strony, można nam trochę rozbić to naszą autoprezentację, to naszą tożsamość, w której byliśmy. Dużo pewnie lepszym rozwiązaniem jednak jest to, kiedy mamy, mamy możliwość posiadania wielu kont i możemy spokojnie, bezpiecznie czuć się w różnych społecznościach. Co zresztą ostatnio też będzie wprowadzone na, na m.in. na platformach firmy Meta. Dywersyfikacja, jak wszędzie? Czy możemy w ogóle uciec przed tymi wyzwaniami jakkolwiek, czy jedyną odpowiedzią, jak zwykle jest, można nie korzystać z tych wszystkich technologii? Ja myślę, że te platformy starają się trochę dopasować do tego, co widzą, tak, w zachowaniach swoich użytkowników, czyli na przykład ta reakcja na to, że tworzyły się te finsta, było nie dość że dopuszczenie, co kiedyś nie było możliwe na Facebooku do posiadania. Różnych kont, ale również teraz jest promocja wręcz tego, żeby te konta tworzyć. Czy jest jakaś odpowiedź na te potrzeby użytkowników, mocno opóźniona według mnie, ale nie ma takiej możliwości, żebyśmy już nie byli w stanie, znaczy w ogóle zrezygnowali z mediów społecznościowych, czy w ogóle z funkcjonowania online, więc jakby warto czasami wywierać jakiś wpływ, opinie pisać, bo czasami to przynosi jakieś efekty. A jak uwspólnić konflikt, jeżeli nastąpi w takich rolach, w tych rozmaitych naszych tożsamościach, jak dojdzie do jakiegoś wewnętrznego spięcia, że to już jest za dużo, za gęsto, za ciasno? Skoro nie możemy wysiąść, to, to możemy jakoś zarządzić sobie takim konfliktem w roli? Ten konflikt nazywa się kontekst kolaps. Bardzo często się tak o tym mówi, czyli nałożenie się różnych kontekstów społecznych. To jest taka sytuacja, kiedy nie wiem, szef zobaczy nasze zdjęcie z jakiejś imprezy, tak? Bo mamy go na znajomych, żeśmy zapomnieli ustawić prywatności danego postu, tak? I ona dochodzi, dociera to zdjęcie do wielu innych osób, do których miało nie dojść. Więc w takich sytuacjach oczywiście. To będzie znowu zależało od platformy, od tego, co możemy tam zrobić. Najbardziej dramatyczną sytuacją jest, kiedy zaczynamy się ograniczać swoją autoprezentację do naszej publicznej persony, czyli właśnie ograniczać wszystkie rzeczy, które mogą być dla kogokolwiek, w jakikolwiek sposób niefajne. Natomiast możemy też, jeśli mamy platformę, która pozwala na różne opcje prywatności, próbować tą widocznością manipulować, mhm. po to, żeby, żeby ograniczać tę zawartość i widoczność. Natomiast też można trochę sterować siecią społeczną, tak? Czyli to są takie sytuacje, które też często były badane, na przykład w tranzycji dla osób niebinarnych bądź osób transgender, które chciały porzucić swoje pewne tożsamości, przenieść, ale jednocześnie podtrzymywać trochę relacji z tymi osobami, dla których nie są jeszcze widoczne w swojej nowej tożsamości. I w takich sytuacjach to zarządzanie siecią społeczną, czyli tworzenie tych oddzielnych sieci społecznych jest właściwie jednym z najprostszych wyjść, ale to nie jest nigdy proste, o tak to ujmę. To nie jest dobra puenta, że to nie jest nigdy proste, ale, ale, ale tak chyba jest i musimy się z tym pogodzić, że to jest duże wyzwanie, które przed nami stoi. Tak jak przed wami, jako zespołem badawczym, dwa i pół roku badań jeszcze. Co na koniec tego projektu powstanie? Chciałabym przede wszystkim, no, poza oczywiście wynikami, które by pokazywały na to, jak, na ile zmieniły się nasze zachowania, w stosunku do tego, co prezentujemy w tym świecie fizycznym, ale również mieć jakiekolwiek wytyczne, czy zebrać zestaw takich dobrych praktyk, czy wytycznych, które pomogłyby właśnie, czy wspomogłyby ludzi w takim dynamicznym zarządzaniu swoją tożsamością. Z unikaniem konfliktów, tak? Z unikaniem konfliktów, zarówno takich wewnętrznych, tak jak przed chwilą żeśmy rozmawiały, tej sytuacji, kiedy popełniamy jakiś błąd i przez to czujemy się niefajnie, albo wręcz tworzymy konflikty w naszym własnym kręgu społecznym, ale również bez konfliktów w sensie wzmagania pewnych takich plemiennych tożsamości, mhm. które są efektem tego, że nie panujemy nad naszą publiką, tak? Czyli to uważam, że to jest jeden z ważniejszych takich efektów tego projektu, które mogłyby powstać, czyli to, jak zarządzać tak debatą publiczną, żeby, żebyśmy byli miej poczucie przewidywalności naszej publiki, nie odpowiadali negatywnie bądź emocjonalnie na takie zaczepki e, i żebyśmy byli w stanie trochę zapanować nad tą debatą publiczną, deb deliberacją e, w sieci online. I przywrócić kulturę tej debacie w różnych obszarach, gdzie to jest możliwe, oczywiście, bo pewnie wszędzie nie jest. Tak. Agnieszka, trzymamy kciuki e, za te wyniki, bo nam wszystkim się przydadzą. To te projekty, które lubimy, bo wynikają z nich jakieś rekomendacje dla nas, jako użytkowników sieci. Będziemy się przyglądać, będziemy śledzić i, i, e, i kibicujemy za 2,5 roku. Pewnie za trzy powstaną jakieś publikacje, które mam nadzieję będzie okazja jeszcze omówić i przeczytać, a na pewno sięgnąć do nich, bo będziemy pewnie w innym momencie rozwoju internetu za prawie trzy lata. Zobaczymy, co się będzie działo w naszym metawersalnym świecie cyfrowym, a za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem była doktora Agnieszka Rychwalska z Instytutu Studiów Społecznych imienia profesora Zająca na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Wrócimy do tych wątków i do z pewnością kolejnych interesujących kwestii związanych z nowymi technologiami już w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Tu Radio Campus.